Siemanko, z tej strony Jaro, witajcie moi drodzy na nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj dostajecie ode mnie 5 rad, które według mnie sprawią, że będziecie mieć więcej energii w ciągu dnia, będziecie robić więcej rzeczy, będziecie grać, biegać, ruchać, latać i tym podobne. Nie, doświruję, ale ogólnie myślę, że to pozytywnie wpłynie na wasz aspekt życia i sprawi, że wasze życie będzie bardziej kolorowe, będziecie mieć po prostu więcej energii, no i będziecie po prostu działać. Także nie przedłużając, zapraszam do dalszej części odcinka. Rada numer 1. Ograniczyć pornografię. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w dzisiejszych czasach staje się to plagą i można powiedzieć, że wysysa to was tą męską energię, tą pewność siebie, ten testosteron bijący, co cały czas chce wam się coś robić w życiu, nie? I wiecie, oglądając cały czas te jedno i to samo, wiadomo, chodzi tutaj głównie o gołe panienki. Ja to wspominałem oczywiście z dozą humorystyczności na wcześniejszych odcinkach, ale to jest kluczowe według mnie. Jeśli chcecie żyć pełno życia, to musicie to ograniczyć do minimum. Nie mówię, że całkowicie. Możecie tam, jak mówiłem, tam raz na dwa tygodnie sobie obejrzeć, czy tam wiecie, wiadomo, z czym to się łączy. Nie mieć po kasku. No, tak jest, nie? Ale spokojnie. Chodzi mi tutaj głównie o to, że po prostu staje się to nawykiem i wy musicie to mieć, oglądać, żeby po prostu mieć szczęśliwsze życie. I jeśli to się odstawi, no to po prostu no dostajecie takie deprechy, nie? Nie chcę wam się nic zrobić w życiu. I myślę, że ograniczenie to sprawi, że nawet i kobiety będą wam się podobać w realu i więcej energii będzie i po prostu się uwolnicie od tego. Oczywiście nie mówię, żeby tego tak jak w 100% ograniczyć, ale do minimum i na pewno napływ energii będzie większy. Druga rada to na pewno ograniczyć też social media. I dlaczego o tym też mówię? Dlatego, że załóżmy, że macie TikToka i scrollujecie sobie go tam godzinami i tak, zobaczycie coś takiego śmiesznego i zaraz i śmiech, nie? Wiecie, o co chodzi? No, po prostu macie dawkę dopaminy i to też jest uzależniające, bo sprawia, że macie przyjemność. Wy cały czas patrzycie i rechoczycie tą mordę. I wiecie, o co chodzi, nie? I cały czas po prostu do mózgów dopływa dopamina i jesteście weselsi, nie? Więc i to też uzależniające się. I tak jak mówiłem, dopamina jest bardzo uzależniająca i po prostu się uzależnicie. I będziecie siedzieć godzinami, scrollować tego TikToka, czy tam na Facebooku, patrzeć jakieś pierdoły, czy na Instagramie jakieś, tu wiecie, fajne laseczki patrzeć, nie? Nie mówię, że to ograniczyć też do takiego zera, nie? Bo można przecież, bo to jest, żeby sobie, wiecie, zobaczyć, zainspirować się kimś, nie? Kto coś robi w życiu ciekawego, przeczytać, tak? No potrzebne jest w tych czasach, albo wypromować swoje konto, załóżmy do jakichś tam potrzeb, nie? Marketingowych, to też spoko sprawa. Tylko chodzi mi głównie o to, żeby po prostu się w tym nie zamykać, bo to właśnie też jest uzależnienie i jak wy to odstawiacie, to też dostaniecie deprechy, nie? I nie będziecie mieć po prostu chęci do życia, a właśnie jak znowu weźmiecie telefon w łapę, to znowu wam będzie lepiej. Dlatego mówię, to trzeba też z umiarem robić. No i na pewno energii będzie więcej w ciągu dnia. Trzecia rada to jest oczywista rzecz. Uprawiajcie sport. Wszelako pojęty, czy to pływanie, siłownia, jazda na rowerze, wioślarstwo, koszykówka, co by nie było, każdy sport daje dawkę endorfin, lepiej się czujecie, pewność siebie idzie do góry, samoocena większa, czujecie się, że jesteście mocni, atrakcyjni do otaczającego świata.
No i też po prostu zwiększa energię. Na przykładu to, co ja na przykład ja trenuję, siłownia, jest duży napływ wydzielania się testosteronu przy tych ćwiczeniach wielostawowych, a testosteron to równa się energia, równa się siła i moc. Więc to wam mówię, no przy innych sportach też na pewno w jakiś tam stopniu się wydziela, ale najbardziej przy sporcie siłowym, nie? Ale mówię, o to chodzi. No i też po prostu lepiej się wyśpicie w ciągu dnia, bo sport sprawia, że zmienia się temperatura ciała i to jest dobre, bo po prostu sen jest po prostu bardziej wydajniejszy. I dzięki temu, że się wyśpicie doskonale, to i będziecie mieć więcej energii w ciągu dnia i to jest istotne. Czwarta rada to jest ograniczyć używki typu alkohol, jak i papierosy. Dlaczego? Alkohol w dużych ilościach zaburza sen, co skutkuje tym, że nie wyśpicie się i na drugi dzień będzie mniej energii. Również alkohol jest uzależnieniem, staje się nawykiem. To nie jest nawyk dobry, bo to są według mnie tanie rozrywki, nic nie warte, ale raz na jakiś czas można się napić na weekendzie, dwa piwa, trzy starczy, albo tam z kumplem połówkę na dwóch wypijecie, też będzie git, nic się nie będzie działo, ale tak codziennie to nie. To odradzam tego, według mnie zabiera wam tą energię, staje się nawykiem, zamiast pójść na trening, to siądziecie przed telewizorem i będziecie żłopać piwo. Tego nie robimy. Papierosy. Papierosy według mnie, tak jak było kiedyś tam wspominałem, były takie badania, że po prostu rozleniwiają. No i są niezdrowe, dają te różnego rodzaju substancje, które po prostu zanieczyszczają organizm, więc też bym odstawił i po prostu powiem wam tak, że papierosów to ja bym w ogóle nie palił, bo to jest smród, w ogóle idź w chuj z tym. A alkohol, no to według mnie lepiej, ale to też mówię z umiarem. Raz na dwa tygodnie, na miesiąc, piwko dwa, nie wiem, setka, dwusetka, no, mówi to sportowiec, nie, ale ja wam mówię jak jest. Dzięki temu nic się nie stanie, według mnie. No i jeśli to ograniczycie, będziecie mieć też więcej energii. I piąta rzecz, jaką bym wymienił, to już mówię o tym wielokrotnie, nieraz już o tym mówiłem, to terapia zimną wodą. Zimna woda daje bardzo dużo energii, naprawdę kurwa jest moc. Powiem wam tak szczerze, zróbcie sobie test, na przykład kąpcie się przez miesiąc pod zimnym prysznicem. Teraz akurat idzie lato, mamy czerwiec, więc jest bardzo fajna okazja, żeby się przyzwyczaić do tej wody, bo w zimę ona jest lodowata wręcz, wiem ze swojego doświadczenia. A teraz byście się mogli przyzwyczaić lepiej nawet, się kąpiąc do tej zimnej wody. I zróbcie sobie taki miesiąc takiego testu. I ja, uwierzcie mi na słowo, zaufajcie mi, normalnie zastrzyk energii będzie bardzo wysoki. Bo wydzielają się różne hormony, wiele hormonów się wydziela, endorfiny się wydzielają. Jest potwierdzone badaniami, że terapia zimną wodą jest antydepresantem, sprawia, że czujemy się lepiej, jesteśmy radośniejsi, szczęśliwsi, więc to jest istotne. Albo też kąpiele w wannie z kuskami lodu, no to jest też dla regeneracji lepsze, nie? Też regeneracja się polepsza, nie? Także wszelaka ilość zimnej wody sprawi, że będziecie mieć więcej energii w ciągu dnia. No i tak jak widzicie, wymieniłem wam 5 rad, które według mnie sprawią, że będziecie mieć więcej po prostu energii w ciągu dnia. Nie? Oczywiście tych rad mógłbym wymienić więcej, wiadomo. Jeszcze parę innych rzeczy mógłbym wymienić, ale odcinek byłby za długi i nie chciałbym wam się tego oglądać. Jeszcze z góry przepraszam, bo trochę ciemno jest w pokoju. Nie byłem na dworze, a z reguły nagrywam dla was odcinki w lesie, bo ja lubię po lesie chodzić, lubię pośród natury być. W końcu jestem dzikiem. Nie? Ale nie no, świruję pawiana, spokojnie.
Po prostu dzisiaj nogi mocno sterałem na siłowni i trochę mnie bolą, więc nie chciało mi się z domu wychodzić. Także z góry przepraszam za oświetlenie. To będzie lepsze z odcinka i taka informacja ode mnie. Odcinki mogą się pojawiać troszeczkę później, nawet i do 7 dni, gdyż zrobił mi się natłok obowiązków w tym momencie i po prostu nie wiem, czy będę zdawał wam tak regularnie jak teraz nagrywać, czyli co 5-6 dni, więc myślę, że do 7 dni na pewno odcinki będą się pojawiać, bo nie rezygnuję z YouTube'a. Mam jeszcze plany na takie nawet i ciekawe serie. Chcę je zrealizować, ale to może niedalekiej przyszłości, ale oczekujcie. Może być grubo. Nie boję, że nie. Może być grubo, także spokojnie, oczekujcie. No i dzięki za oglądanie, także tak jak wam mówię, trochę odcinki będą się pojawiać później, ale spokojnie, nie odjeżdżam nigdzie, nie spierdzielam, także tak, no. Więc jeśli dotrwałeś, droga koleżanko, drogi kolego, widzu, kochany, do końca odcinka, to dziękuję ci za uwagę i trzymajcie się i do następnego. Strzała, yo!